Cześć, witajcie, ja jestem Komornik i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Deusa, w którym będziemy dzisiaj zbliżać się w sumie do ostatniego etapu gry. Jak pamiętacie, pokonaliśmy ostatnio bossa, no i dzisiaj będziemy kontynuować naszą rozgrywkę. Także ja wsiadam do windy, no i jedziemy, nie wiem czy jedziemy na górę, czy jedziemy na dół, nikt mi o tym nie mówi. Znaczek też nie pokazuje, czy jedziemy do góry, czy w dół. W każdym razie tam widzę już na mapie kogoś przed nami. No nawet może jeszcze pod nami. O, teraz już jest koło nas, więc musimy być dosyć ostrożni. Mam nadzieję, że nic nam się poważnego nie stanie i w bardzo prosty sposób uda nam się dostać do tego samolotu, który jest chyba naszym samolotem w sumie. O ile dobrze rozumuję. Czy mogę tutaj coś zrobić? Przycisk. Coś wcisnąłem. Pytanie tylko co? Czyżbym odpalił samolot? Co, czemu oni tak biegają? Rozumiem, że oni nie są szkodliwi. Adam, I'm getting my team out of here. You have to go to Panchaea and stop Hugh. You and I aren't done with this, Megan. I know how it looks, but you have to stop the broadcast. I think it's causing the new biochips to overstimulate the vagus nerve, creating terrifying hallucinations. You mean it's driving augmented people insane? Yes, and it's up to you to stop it. Use the Leo shuttle. It will take you to Panchaea. Good luck, Adam. Okej, więc musimy dostać się do promu Liu, żeby się dostać do Panchaei. To nie będą mnie strzelać? Czy nie? Ktoś mnie goni, ale nie wiem co się dzieje. Nie wiem jak tam się dostać, to jest pytanie najważniejsze. Mam nadzieję, że będzie okej. Wprawdzie oni mnie gonią, ale nie widzę, żeby coś tutaj się działo. Automated systems online. Daro sequence 1, code 1A. Preset and ready to engage. Suborbital trajectory plotted. Destination Panchaea. Begin countdown, Mr. Darrow. Oczywiście, proszę. Proszę odliczać. Code 000. Confirm 0. Countdown commencing. Cudowny kod. Ha. No dobra, w takim razie wszystko wskazuje na to, że będziemy udawać się do ostatniej lokalizacji. I to właśnie tam zakończy się ta gra. Mam nadzieję, że nie będzie mi przynajmniej ścinało, bo zrobiłem coś niecoś i mam nadzieję, że teraz będzie dużo lepiej wyglądała sytuacja z FPS-ami, chociaż zobaczymy. Nie testowałem tego, więc to jest pierwszy do filmu. W ogóle dlaczego ja lecę w dół? Każde to pytanie. No proszę. Aha, rozumiem, że... Nie rozumiem, możliwie. O, czyli jednak do góry leciałem, no cudownie. Ten prom trochę jest taki niezbyt realistyczny. Aczkolwiek lot suborbitalny zawsze spoko. Dobra, dolecimy sobie tej Panchaei, czy gdzieś tam. I tam będziemy kończyć z tym wszystkim. Oczywiście musimy najpierw wcześniej wylądować, co mam nadzieję szybko się stanie. O cholera, nie mamy spadochronu. To jest problem. Nie sądzę, żebyśmy przeżyli po wpadnięciu do wody, niestety. Woda działa jak beton, jeśli spadnie się w nią z dosyć dużą prędkością. Niestety, więc tutaj autorzy gry chyba nie przewidzieli tego faktu. No, niestety. Jesteśmy na jakimś zadupiu, gdzie pada deszcz. Boże, deszcz, śnieg, co ja mówię? Zapatrzyłem się Jensen. Na flagę. Jensen, can you read me? Barely. Tak. I've reached Panchaea, Pritchard. Any word from Sarah for the UN delegates? Nothing. The installation went into lockdown shortly after Darrow gave his speech. I can't tell if anyone's even alive. And the signal's still broadcasting. Meaning no one's safe till I get in there and shut it down. You'll have to disengage the lockdown first. Look for a master control panel at the top of the tower. No okej, czyli mamy misję. Musimy znaleźć panel kontrolny w wieży. Tylko jak tam wejść? Czy ja tędy przejdę? Tutaj nikogo nie ma, przynajmniej na to wygląda, więc jestem w miarę bezpieczny. Tylko chciałbym znaleźć wejście do tego Greidoła. Tutaj jest jakieś wejście. Wejdźmy sobie po tej drabinie. I zobaczmy, co tutaj mnie czeka. Pyk, 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 pyk. Tutaj widzę nic ciekawego i sensownego. Wezmę może sobie tą skrzynkę. Na wszelki wypadek, gdyby coś mnie tam miało spotkać niedobrego i złego, to ja mógłbym... Ha, no właśnie, na przykład coś takiego. O Boże, jak ja tam teraz przejdę?
Tutaj widzę, że się pali jakiś przełącznik, więc może nie będę do niego podchodził na razie. No naprawdę. Czy te skrzynki będą się teraz rozpadać w ten sposób? Od tego prądu. Muszę znaleźć jakąś inną może, która jest bardziej stabilna. No tutaj nie ma żadnej innej skrzynki. No trudno. To może wezmę jeszcze trzecią na wszelki wypadek. Położę ją sobie w tym miejscu. Zapiszę grę, bo tutaj będzie pewnie sporo faili. Wiecie co, w sumie to ja przecież mógłbym... Aha. Chyba nie mógłbym. Czekajcie, przecież ja nie umieram. Czy umieram? Chyba nie. No dobra. Skoro nie, no to ja idę tędy. A, bo tam są mini MP gdzieś. No tak. Okej. Wszystko jasne, ale ja nie potrzebuję w sumie na razie mojego wspaniałego przyrządu. Za ciężkie? Jak to za ciężkie? Jak to za ciężkie do cholery? Przecież mam ulepszone, no właśnie, ulepszone ręce i nogi. Mógłbym sobie teraz przejść na to. I teraz sobie przejść na to. I teraz może przejść tam. Tylko musiałbym to teraz przetransportować gdzieś w to miejsce. Przerzucić to, tylko nie w ten sposób. Boże, czuję się jakbym grał w Tetrisa teraz. Zły chwyt, zły chwyt. O. O mój Boże, gro. Dobra. I co teraz? Teraz muszę przejść tu. To może być ciężkie, ale nie było jednak. Więc ja to sobie zabiorę ze sobą. I będę także troszeczkę bokiem, żeby nie zgubić tego. Widzę, że to prąd zżera jak cholera. Tutaj pewnie będzie więcej min. No może i nie. Tam jest jakaś mina albo bomba. Czekajcie, nie ten karabin. Chcę rewolwer, dokładnie. Bum. I teraz tam jest jeszcze jedna. Chyba nie. Dobra, więc ja sobie to zabiorę i spróbujemy przedostać się na drugą stronę. Po czym mam nadzieję, że uda nam się wyłączyć. Tam jest jakiś szyb, to może do tego szybu wlizę. No. Adam, rzuć to ładnie. Połóż to, jak przystało na ciebie. O, dokładnie w ten sposób. I teraz co? I teraz nie wiem, czy mógłbym tam wskoczyć. Może położę sobie tutaj skrzynkę w jakiś taki niezbyt ogarnięty sposób, aczkolwiek myślę, że i tak wszystko będzie w miarę w porządku w momencie, kiedy ja sobie tutaj to ją położę jakoś. Czekajcie, no cholera. O, dobra, jestem w szybie. I teraz tak, idziemy do góry. Nie wiem, gdzie ten szyb mnie zaprowadzi. Mam nadzieję, że do miejsca, w którym nic się złego mi nie stanie. Nie chcę stracić życia, więc muszę rozbrajać je ręcznie. Przeładuję sobie karabinek i tutaj chyba nie mam większych już problemów. Widzę, że jakiś koleś tutaj leży. Prawdopodobnie został zabity. Program 100 probak. Fajnie. I moduł kredytowy. Nie potrzebuję tych kredytów. Mam 13 tysięcy. Nie wydaję ich na nic w sumie. Chociaż jakieś praktycy na pewno by mi się przydały, ale w tym momencie już nie mam kliniki Limb, żeby do niej się dostać, więc no trudno. I co dalej, słuchajcie? Tutaj nic nie ma ciekawego w sumie, więc generatory jakieś mogę zostawić, mogę tutaj przejść. A, co dalej? Muszę iść chyba tam. Zobaczę, może jest tutaj jakaś mapa. Widzę, że tam jest od razu bomba, mina, która nie bardzo mnie tutaj interesuje. Aczkolwiek powinienem chyba się rozglądać za miejscem, do którego powinienem iść. Wszystko mi pokazuje, że tam jest jakaś droga, więc może... A czekajcie, może ja wejdę po tej drabinie? Może coś tutaj się uda ominąć? Tutaj są jakieś drzwi. Co tutaj mamy? Będę trochę tak krążył, bo nie bardzo wiem, o co chodzi. Aha, tutaj jest wyjście na zewnątrz, tak? No to dobrze mi poszło w sumie. Bardzo mi dobrze poszło. I tu jest w ogóle chyba wyjście całkowicie. Prawda? O nie, jestem chyba na dobrym miejscu. Dobrym miejscu, aczkolwiek widzę, że tam jest jakiś robot,
który będzie mi naprawdę uprzykrzał życie. No trudno. Mam nadzieję, że nie aż tak, że umrę od razu. Gdzie on jest w ogóle? Nie widzę go. No trudno. Wchodzimy do windy w takim razie. Otwiera. Jakaś zawalona. Wsiadamy i jedziemy. Richard, Francia's broadcast center is at the base of the station near the bottom of the ocean. Is that right? But the lockdown caused all the blast doors to seal. You won't be able to go down until you override them manually. From up in the tower. I got it. Okej. Więc musimy dostać się do tamtego miejsca i mam nadzieję, że uda nam się to zrobić to dosyć szybko, bo ta seria już jest na ukończeniu właściwie. Jesteśmy w ostatniej lokacji. Czeka nas jeszcze ogromny boss, którego będzie trzeba pokonać. Aczkolwiek mam nadzieję, że nie będzie aż tak tragicznie. Tutaj widzę, że ludzie nie żyją. Jakaś stołóweczka tutaj miała miejsce. Czekajcie, a może przejrzę sobie te szafy. Zobaczę, czy tutaj nie mam jakiejś ośrodki przeciwbólowe. Na pewno mi się kiedyś przydadzą. Gdybym miał pistolet, byłbym w niebo wzięty. Ale widocznie nie mam i tak to musi się właśnie zakończyć. W takim razie. Chciałem podnieść coś z automatu, a nie... O Boże, tam jest jakiś ziom. Panie. Odwróć się. Nie zauważyłem go kompletnie. Nie chcę, żeby włączył alarm. I teraz będziemy czekać, tak? Czy on jest po prostu jakiś nietrzeźwy i nie widzi, co tam się dzieje? Wiecie co, ja do niego podejdę i go załatwię. Aha, widzę, że on jest chyba w ogóle gdzieś za ścianą. No dobra, to przynajmniej okazało się, że nie muszę na niego czekać jak idiota. Panie, jesteś pan tam? Mogę cię zabić? Właściwie obezwładnić? Aha, on jest chyba jakiś troszeczkę nie dzisiejszy. No trudno. W takim razie niech pan sobie tam umiera w spokoju. Tutaj mamy bardzo ładny widok na panoramę całego, powiedzmy, miasta, całej bazy. No i ja sobie przemierzam te korytarze i szukam miejsca, w którym powinienem... O! Ten znak mi ułatwia życie. Cieszy mnie to bardzo. Czy mogę go przeszukać? No teoretycznie mogę, ale nic z nim nie ma, dobra. Na góry. Nie na górę. Jesteśmy na dobrym poziomie. Chyba. Mogę tu wejść? Chyba mógłbym, gdybym to zhakował oczywiście. Włam się. Okej. Musimy dostać się do tego komputerka. Żeby tam przejść, musimy jakoś tak, więc... Pyk. Bardzo ładnie, nie wykryło nas. Teraz nas wykryło, mamy mało czasu. I nie zdążymy. Dobra, odpuszczam sobie. Odpuszczam sobie. Tam jest wieżyczka. I jak ja pod nią przejdę, to ja tego nie wiem. Może zapiszę sobie grę i spróbuję przejść po prostu w ten sposób, że ją ominę sprytnie. I poczekam, aż ona się tam odwróci i ja sobie przejdę teraz tu. Kamera nie działa, bardzo mnie to cieszy. Tam jest chyba jakieś centrum dowodzenia, więc być może... O mój Boże. Być może, o mój Boże. Muszę przejść inaczej, tylko teraz muszę znowu poczekać, aż ta cholerna wieża mnie nie będzie widziała. Wygląda trochę, że teraz ja nie widzę, co ona robi. Nie wiem, czy jest odwrócona, czy nie. Chyba jest. Dobra, ale mogę przejść tędy, więc to zrobię. Tutaj mamy centrum dowodzenia. No właśnie, no i mamy filmik. Co tu się wydarzy? I don't think you want to do that, Mr. Jensen. Disengage lockdown, and whatever demons this station contains are likely to come crashing out on us. Afraid to die, Darrow? Or just unwilling to face what you've done? Oh, I know what I've done, believe me. I take no pleasure in it. And yet you still did it. I did what had to be done. 20 years ago, I gave the world augmentation technology. I thought I was giving it a bright future, but instead I gave it the means to destroy itself. No law, no UN regulation was going to fix that. People are dying out there. Hundreds of thousands of people driven to the brink of insanity because of you. I had to convince the world. Before today, people believed we should steal fire from the gods and redesign human nature.
human nature is the only thing we have that gives us a moral compass and the social skills we need to live in peace. Destroy it, and you destroy our very species. Don't paint yourself a savior in this. What you're doing is insane. Is it? When this is done, the Illuminati won't be able to control men and women like you as they had planned from the inside out. No one will be able to use the technology I invented to make others into beings they desire. Something we both know has happened already. You think you're Frankenstein? Killing his own monster? Actually, Mr. Jensen, I prefer to think of myself as Daedalus, watching helplessly as his child crashes into the sea. Tak nawiasem mówiąc, mam właśnie 180 FPS-ów i tnie, więc nie wiem, o co chodzi. No ale dobra. Film się zakończył. Mamy nowy Praxis. Możemy odblokować sobie coś nowego. The signal is being generated from the broadcast center at the base of this facility. Pancheia's security system has been programmed to protect it, and will kill you before you even get close. You designed that system, Darrow. You can tell me how to shut it down. But I won't. You think what I'm doing is extreme. You simply don't understand. For humanity to survive beyond this century, it must abandon ill-conceived notions about transcendence and embrace change. But for that to happen, the hard lesson must be learned. Blood must be shed. No i teraz będziemy się bawić właśnie w zgadywanie, co do niego może przemówić. Zaapelujmy. My God, Darrow, please, think of the individuals you're hurting. Innocent women and children, some of whom had no choice when they got augmented. Every second that signal continues to broadcast, more of them will die. Help me stop this, please. You think to sway me by forcing me to consider the individuals? I created something magnificent and watched it turn to ashes. And the lesson I learned from my suffering is exactly the lesson that's in play here. But you, I don't expect you to understand. You're like Taggart, Sarif, Zhao, and all the others. You can't see beyond yourself. None of you has the vision to understand the necessity of my actions here today. I do. No dobra, to chyba do niego nie trafiło, więc może wyciągnięcie wniosków? Maybe you're right. Maybe you're wrong. None of it matters, because this is what will happen now. After today, whatever you say will be dismissed as the ravings of a mass murderer. You were one of the greatest minds of our time, and tomorrow you'll be nothing but a killer. But they can't think that. They'll be missing the point. It was my genius that created the technology. My vision that seduced Sarif and Zhao and all the others who now feed off of it. They seek to stand on the shoulders of my research without comprehending the danger that people like you pose to mankind. I am the only one with the perspective, the insight, to know what is needed. Okej, czyli wyciągniemy wnioski też znowu. Może to do niego trafi? You mean not like you? You changed the world when you invented this technology, but your creation is leaving you behind. And as long as it's allowed to continue, mankind will use it to evolve without you. Until the father of tomorrow is known as yesterday's man. But they cannot leave me behind, don't you see? You think you have the measure of me, don't you? That I'm some common criminal you can bully into submission. Go on then. Beat the codes out of me. Lash out and prove me right about you and what augmentations have done to you. Wyciągnijmy wnioski po raz trzeci, a może go skrytykujmy. Nie wiem właściwie, co mogę teraz zrobić. Jesteś rozwścieczonym gównianem. Nie, no nie będę mu tak jechał. Sorry. Może zaapelujmy jeszcze. Created something incredible, but you couldn't let go. Is hatred really the only thing you have left? Look at what you've done out there. Open your eyes and look. No, this isn't what I wanted. I saw the future, the danger to us all. Could my motives really be so tainted? I co?
trafiło do niego, czy nie? Ha, 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 udało się. Fuck yeah. Codes to shut down Panchea's security system. But you'll still be in danger. Much of the system is self-determining and lethal. When you see it, maybe then you'll understand. The technology I created will not be. Czy mi się wydaje, czy wystarczyło, żebym go zabił i wyjął sobie to z niego? Please. Ale nie mogę nikogo zabijać, to też jest problem. Mógłbym go ogłuszyć. Panie, nie rzucaj mi pan tego pod nogi, tylko dawaj mi pan to. Gdzie to jest? Aha, dostałem już, tak? Tab. Zajebisty kod. Okej. Okej, w takim razie ja mogę gościa... załatwić? Tak, dla profilaktyki. Zobaczymy, co on tutaj ma. Nic. Przynajmniej nie będzie mi przeszkadzał. No i co? I pójdziemy sobie w takim razie do miejsca, z którego musimy załatwić to, co mam załatwić. Czekajcie, gdzie to jest? To jest gdzieś tu. Wyłącz sygnał Darrowa, więc poczekam, aż to cholerstwo znowu się obróci. I spróbujemy się tam dostać. Jeszcze może w tym odcinku kawałek sobie przejdę, żeby nie było tam, że krótko czy coś. I'm heading back to the hangar to see if those blast doors are open. Have you been able to raise anyone? I'm picking up several glimmers, but there's too much interference. I think you're on your own, Jensen. Careful there, Francis. Dobra tam. You almost sound like you regret that. Damy radę, ja nie dam rady, no sorry. Dobra, więc idziemy teraz na dół. Gdzieś tutaj było to przejście. Czy to było tu? To chyba nie było tu. Może to było tu. Zaraz zobaczymy, wszystkiego się dowiemy. Gdzie to mogło być? To chyba gdzieś tu było. O Boże, ich tam jest sporo. Czekajcie, ja muszę zobaczyć na mapie w sumie. Nie, to było tam jednak. Cholera. Przebiegnę się. A przynajmniej spróbuję przebiec. I to było tutaj w tych drzwiach chyba. Czy one są otwarte? One są zamknięte. I czwarty poziom bezpieczeństwa. Muszę się włamać niestety. Ale tutaj wygląda na łatwiejsze to wszystko, więc może się uda tym razem. A może nie. A może tak. O nie. O chyba nie. Więc niestety. Niestety, ale muszę to ogarnąć w inny sposób. Muszę się tam dostać do cholery. Nie ma tu jakiegoś szybu. Może by i był. Tak jakoś. Się tam dostać w inny sposób, może za tymi... Tam chyba jest jakiś szyb, wiecie? Nie wiem. Poczekamy te kilka sekund jeszcze. 4, 3, 2, 1, 0. Dobra, włamy się. I teraz mam 100 probaka z tego, co pamiętam, więc może... Może warto się do niego dobrać. Ale chyba nie mam. Stop! Nie wiem, czy to się uda. Tak, na styk będziemy chyba. Dobra, udało się. Elitarny haker 100, no proszę. Proszę mi tutaj otworzyć wszystko. Czy to jest ten komputer? Mam nadzieję, że to jest ten komputer, bo jeśli nie, no to... Awaryjne protokoły blokady. O, dobra, mamy kod dostępu nowy. Okej. I co teraz? I to chyba nie było to miejsce nawet, ale mam tutaj przynajmniej szyb, którym mogę się gdzieś przedostać, tak jak mówiłem. Warto było jednak zhakować to wszystko, a ja muszę wrócić do tamtego miejsca, w którym byliśmy i zobaczyć, gdzie nas to doprowadzi. Jeszcze przejdę sobie tym szybem, tylko zobaczę, gdzie on nas zaprowadzi i będziemy mogli... O, proszę, co tutaj ja mam? Ciężki karabin, może mi się przyda taki ciężki karabin w sumie w późniejszym etapie rozgrywki. Mam pistolet ze strzałkami, no cudownie. Nie, nie będę go brał, wiecie, bo nie opłaca mi się chyba. Tam też jakaś paczka była z bronią, ale mech. Dobra, widzę, że mamy prawie 25 minut. Także ja myślę, że tutaj będzie koniec odcinka i jeśli wam się podobało, to oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, możecie też, że tak powiem, polajkować mój fanpage na Facebooku,
A do tego możecie też zasubskrybować mój kanał, polajkować film, co tam robicie, w ogóle nie wiem co już mówię i tak to ma właśnie koniec. No trudno. My zajmiemy się resztą w następnym odcinku. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!